Witam Was serdecznie, Krzysztof z tej strony. W związku z tym, że zadajecie mi bardzo dużo pytań związanych z doborem wykrywacza na start, pytacie mnie się, jaki będzie idealny wykrywacz na początek dla dziecka, lekki wykrywacz na początek dla kobiety, czy uniwersalny detektor dla początkującego mężczyzny. W związku z tym postanowiłem stworzyć cykl filmów, w których będę prezentował takie wykrywacze metali. Cykl ten rozpoczynam wykrywaczem metali Quest X5. Wykrywacz metali Quest X5 to ultra lekki wykrywacz metali przeznaczony dla początkujących detektorystów. Quest X5 oferuje nam trzy tryby pracy, wszystkie metale, biżuteria, monety, precyzyjną lokalizację pinpointerem, a także automatyczne lub manualne strojenie do gruntu. Detektor ten zaopatrzony został w cewkę Turbo Blade o rozmiarach 24x13 cm. Pomimo to, że cewka jest małych rozmiarów, zapewnia nam również głębszą penetrację gleby. Zanim przystąpimy do poszukiwań, zaprezentuję Wam jeszcze możliwości, jakie posiada ten wykrywacz, jakie funkcje odpowiadają za odpowiednie dostrojenie tego wykrywacza do pracy w danym terenie, jak również zapoznam Was na początku z dźwiękami, jakie wydobywają się po tym, jak detektor zobaczy przedmiot w ziemi. Do naszego testu dźwięku przygotowałem sobie dużą srebrną monetę, monetę cynkową, aluminiowy przedmiot, mosiężny guzik, no i kawałek żelaza. I za chwilę Wam pokażę, jak wykrywacz reaguje na poszczególne przedmioty, które widzicie. Srebrna moneta. Mosiężny guzik. Aluminiowy element. Cynkowa moneta. I metalowy element. A w taki sposób reaguje wykrywacz, kiedy cel ma blisko cewki. Za chwilę przeprowadzę kolejny test pokazujący szybkość detektora Quest X5, w jaki sposób reaguje na blisko zalegające koło siebie przedmioty. Jest to jeden z kluczowych testów, który pokazuje klasę danego wykrywacza. Zanim przystąpimy do pracy z wykrywaczem metali Quest X5, musimy go odpowiednio przygotować do tego, aby był skuteczny w danym terenie. Od czego zaczynamy? Po włączeniu wykrywacza metali pokazują nam się wszystkie ikonki, które posiada wykrywacz metali Quest X5. I teraz tak, jak wcześniej mówiłem, na dole do wyboru mamy trzy programy fabryczne, czyli biżuteria, wszystkie metale i monety. W
Funkcja po prawej stronie pokazuje nam głębokość zalegania przedmiotu w momencie, kiedy jest sygnał dźwiękowy. Orientacyjnie ta ikonka nam pokaże, na jakiej głębokości jest zalegający przedmiot. Po prawej stronie mamy też funkcję głośnika, którą się reguluje klawiszami po lewej i prawej stronie. Dodajemy lub odejmujemy głośność sygnału dźwiękowego, który wydobywa się spod głośnika, spod cewki. Ikonka baterii. No i poziom dyskryminacji. Zobaczcie, do danego programu przypisana jest dyskryminacja, czyli mówiąc potocznie po roboczemu, odrzucanie metali niepożądanych. Tutaj mamy pokazaną ikonkę, że tego prostokącika nie ma, czyli wyeliminowaliśmy małe żelazo, które towarzyszy nam podczas poszukiwań. Zmieniając sobie program na biżuterię. Tutaj też już fabrycznie mamy wyeliminowaną tą dyskryminację i na początek zalecam, aby tak każdy z Was chodził. Czyli nie zmieniał, nie wycinał kolejnych segmentów, eliminował niepożądanych rzeczy typu folia, bo w tym segmencie jest, ponieważ możemy tutaj spowodować taką czynność, że wykrywacz nie będzie widział w ogóle nawet i drobnego złota. Czułość wykrywacza znajduje się po lewej stronie. Mamy w tej chwili na trzecim poziomie. Maksymalnie są cztery poziomy czułości. Zmienia się to tym klawiszem tutaj plus i minus. W taki sposób. Dobijamy i za chwilę przy chyba 75 skoczy nam maksymalna czułość. Tej maksymalnej czułości należy używać w miejscach czystych, tam gdzie nie występuje dużo zanieczyszczeń różnego rodzaju, czy nie jest wysoko zmineralizowana gleba, ponieważ maksymalna czułość powoduje, że wykrywacz sobie tam popiarduje, daje jakieś sygnały i niektórzy mogą sobie z tym nie poradzić. Wzbudzanie detektora też powoduje również praca przy liniach wysokiego napięcia nad morzem w terenach zasolonych, aczkolwiek Quest jest bardzo spokojnym i stabilnym wykrywaczem nad morzem, czy w jakichś innych miejscach, gdzie były dawne osady, jest dużo koksu, czy innej takiej masy, która powoduje niestabilność pracy detektora. Także na początek polecam Wam, żebyście chodzili z czułością Max 3. No i w taki sposób praktycznie mamy wykrywacz gotowy do pracy. Pozostaje nam jeszcze tylko dostrojenie wykrywacza do gruntu, a odbywa się to w taki sposób. O, nastąpiło kliknięcie. Poprawnie dostroiliśmy wykrywacz do gruntu. Wybraliśmy odpowiedni program. Dostosowaliśmy odpowiednio czułość, poziom dyskryminacji, także możemy zaczynać nasze poszukiwania. Przeprowadzimy sobie też takie orientacyjne testy powietrzne dla Quest X5 z tą małą ceweczką. Detektor ustawiony jest na fabrycznym programie z czułością 90. Program fabryczny biżuteria. I teraz tak, guziczek. Zobaczcie, z tej odległości widzi bardzo pewnie. Moneta cynkowa. Duża srebrna moneta. No. 20 parę centymetrów, ładna odległość, także Quest X5 daje radę. W identyfikacji celu pomaga nam też ID numeryczne, które jest wyświetlane po środku tego monitorka i oprócz dźwięku możemy poprzez też odpowiednie ID nakreślić mniej więcej co znajduje się pod cewką. Zobaczcie, duża moneta srebrna daje ID 91, natomiast guzik mosiężny już ma wartość mniejszą, około 69-70. Bardzo istotnym podczas poszukiwań jest dobór cewki. W zestawie posiadamy mniejszą cewkę, która, jak zauważyliście, bardzo dobrze separuje, natomiast ma taką pośrednią głębokość. Jeżeli chcielibyście zwiększyć zasięgi tego wykrywacza, no to musicie opcjonalnie dokupić inną cewkę. Cewkę o większych rozmiarach.
mamy kilka cewek większych do tego modelu wykrywacza metali. Możemy wybrać sobie cewkę Questa, bardzo dużą tutaj Beast. Ona jest naprawdę dużych rozmiarów, bo 9x13 cala, czy też Raptorkę, która jest najbardziej popularną cewką, jeżeli chodzi o wykrywacze metali Quest, czy też tutaj Black Doga, która jest też sporą cewką i można ją stosować z dużym sukcesem do wykrywacza metali Quest X5. Należy tylko jednak pamiętać, że im większa cewka, tym gorsza separacja. Bardzo przydatną funkcją wykrywaczy Quest X5 jest tak zwane domierzanie, czyli pointer. Aktywacja pinpointera następuje poprzez przyciśnięcie tego przycisku na dole i przybliżanie wykrywacza do celu. Wykrywacz nam wskazuje dokładnie, gdzie jest przedmiot. Zobaczcie, jak to wygląda. Także możemy sobie poprzez tą funkcję dokładnie zlokalizować przedmiot, który wykopaliśmy, czy który też jeszcze zalega gdzieś w piasku i go nie widzimy. Detektor ten posiada również gniazdo na małego jacka. Możemy wpiąć tutaj słuchawki, które możemy używać podczas poszukiwań. Ma tutaj wejście do ładowania baterii, które mieszczą się tutaj w tym oto pudełeczku, jak również latarkę LED, która może być przydatna podczas poszukiwań w późnych godzinach wieczornych, czy też również nocnych. Aby odpalić lataleczkę, tutaj po prawej stronie panela znajduje się przycisk, który należy kliknąć. W momencie kliknięcia odpala nam się ta latareczka. Jak chcemy ją wyłączyć, też klikamy, także nie ma tutaj z tym najmniejszego problemu. Działa to bardzo płynnie. Cena wykrywacza metali Quest X5 to 829 zł i możecie nabyć ją w moim sklepie. Wykrywacze są zawsze dostępne od ręki. Wykrywacz metali Quest X5 jest bardzo uniwersalnym wykrywaczem. Przede wszystkim lekkim, bo waży 945 gram. Obsługiwać go może dziecko, kobieta, jak również mężczyzna. Posiada wbudowane programy fabryczne i działa na zasadzie włącz, wybierz program, czułość, zakres dyskryminacji i szukaj. Obsługa tego detektora jest bardzo prosta, nie sprawi problemu nikomu. Zastosowana mała cewka w tym wykrywaczu ma bardzo dobrą czułość, separację, potrafi odróżnić od siebie blisko zalegające przedmioty i do tego również w miarę głęboka. Jeżeli poszukujesz taniego wykrywacza dla siebie i Twojej rodziny, śmiało postaw na wykrywacz metali Quest X5.